Hejka, na starcie chciałam powiedzieć, że nie wiem, o czym będzie ten film. Zobaczymy. Co tam u mnie? No właśnie, mówiłam wam, że nienawidzę tego pytania. Co tam? Bo ja nigdy nie wiem, co mam odpowiedzieć na pytanie, co tam. No ale czasem ciężko zacząć rozmowę inaczej niż od co tam. Albo co słychać. Albo jak ci życie mija. Dzisiaj byłam na basenie, bo byliśmy na WF-ie, bo koło mojej szkoły jest basen. I było fajnie. Ja bardzo lubię wodę, uwielbiam wodę. Choć uwielbiam nurkować. Choć pływać to tak średnio, bo pływanie jest męczące. A ja nie lubię sportu, nie lubię wysiłku fizycznego. I uważam, że to jest fajna bardzo wersja WF-u, bo ja nie lubię WF-u i nie lubię żadnych, nienawidzę ręcznej, siatkówki i wszystkiego, chociaż powiem wam, że w tej szkole mi się nawet ten WF jakoś bardziej przypodobał. A ja i WF, ci co mnie znają, to wiedzą. Ale mnie teraz głowa boli. Bo ja czasem tak mam, że po basenie mi potem głowa boli cały dzień. Tylko no, raczej nie chodzę na baseny o poranku. 8 rano, 2 stopnie na polu. U mnie na moście drewnianym był fajny szron. A ja czekam na zimę. I w ogóle mam nowego przyjaciela. Oto właśnie on. To jest mój przyjaciel. Pająk, który ma 3 nogi. W tej chwili nie chce się poruszać, przykro mi. Nie, nie hoduję pająków. Po prostu od paru dni często widzę go na mojej ścianie albo na moich półkach czy gdzieś i tak sobie robimy sobie zdjęcia. Możecie zobaczyć na moim snapie. Na moim snapie czasem jest. Chyba, że kiedy to wstawię, to już go nie będzie. Nie wiem. Czemu mi się ten pajączek podoba? Bo jest mały i ma 3 nogi. I chodzi na 3 nogach. Uważam, że to bardzo interesujące, choć normalnie nie lubię pająków. Jeśli chodzi o mój pokój zaś, to co widzicie, ten obszar, został posprzątany na potrzeby tego nagrania. Tam i tam nie ma porządku, przykro mi. Tu kawałek tej oto toaletki jest tylko w tym miejscu, jest taki czyściutki, ładniutki. Wiecie co, jestem chyba uzależniona od kupowania książek, bo w danym tygodniu, a konkretnie we wtorek w danym tygodniu kupiłam ich trochę dużo, bo 10. Tak, jednego dnia. Tak właśnie wpływają promocje na ludzi. Promocje są po to, żeby manipulować ludźmi. Jak na przykład dzisiaj jest wtorek, zaczęła się ta wielka promocja w Rossmanie, minus 50 czy coś. Mnie to tam niezbyt interesuje, bo ich kosmetyki to tak... Ale na przykład moja koleżanka była o 8 rano już tam, przed szkołą, i mówiła, że to była tragedia. Tyle ludzi pchają się i w ogóle... Ja wiem, że 50% to dużo, ależ oczywiście, że to dużo. Lubicie takie luźne filmy? Kiedy sama nie wiem, o czym mówię, nie wiem. O, deszcz pada z okna. Mam płytki mokre na balkonie. Lubicie deszcz? Bo ja lubię. I czekam na śnieg. Śnieg jest najlepszy, zima to najlepsza pora roku. Wszystkie pory roku są fajne. W ogóle to w piątek, ten piątek mam wolne. Piszcie w komentarzach, czy też macie w piątek wolne. Chciałabym wiedzieć, może to tylko moja szkoła jest taka super. Już jest tak trochę ciemnawo, w sensie ciemno nie, ale tak szarawo. I kiedy siadłam sobie tam przy tej szafie, to byłam ciemna i różowa. W tej chwili siedzę przy oknie i jestem blada. Mówiłam, że lubię być blada. Lubię mieć taki jasny cień skóry. Bladość jest super, nie musimy się wszyscy opalać, ludzie, nie musicie się opalać. Ja w tym roku się w ogóle nie opalałam. Choć raz dnia pewnego, nie wiem, czy o tym nie mówiłam na vlogu. Jeśli mówiłam, to tu, że raz leżałam na plaży na słońcu, bo było takie delikatne i przyjemne. I leżałam i zasnęłam. No i wtedy mnie opaliło właśnie. Wiecie, co jest najgorsze w grzywce? Że ona jest i tutaj jest pełno takich dłuższych, widzicie? Takich dłuższych włosków. I dźwigasz i ciągle tu jest jakiś plątać taki dłuższy włosek. Taki pojedynczy. I potem widzicie, jak ona wygląda. Kiedy ją znowu poprawisz, żeby było ok, znowu są włoski. A wiecie, jak to jest z nagrywaniem na YouTubie? To jest bardzo ciągły proces. Bo kiedy dodasz już film w tą środę, no bo ja dodaję w środę,
No i już jak już dodam ten film, albo nawet jeszcze zanim ten film, to już myślę, co zrobić za tydzień. Bo to się tak wydaje, że to jest całe 7 dni, ile to jest czasu. A to by było dużo czasu, ale to by było dużo czasu na wakacjach, albo na feriach, albo jak się siedzi i nic nie robi, no ja niestety nie mam takiej. Pewnego dnia sobie myślę, ojejku, to już prawie środa, a ja dalej nic nie mam. Dzisiaj jest wtorek, no i jutro jest środa, jutro ten film będzie. Znaczy no, właściwie dla was wczoraj go nagrałam. To jest takie ciągle niekończący się proces. Bo ty cały czas musisz myśleć, cały czas musisz mieć pomysł i musisz się nad czymś zastanawiać. I co się wydaje, że ojejku, to tak sobie, weźmy sobie kamerę i coś powiem, no ale to nie jest łatwe. To w ogóle nie jest łatwe. I to nie ma czegoś takiego, że ty coś skończysz i ty wiesz, że masz już to skończone i że nie musisz do tego wracać. Nie, to cały czas jest jedno i cały czas się ciągnie, tego się nie można tego tak po prostu skończyć i być usatysfakcjonowanym, bo skończyłem. Dobra, czas to skończyć, z panem się uczyć. Nauka nie jest fajna, ale jeszcze mi zależy na nauce. Pewnie kiedyś przestanie. Ale jeszcze chcę jednak umieć. Tak, chcę umieć, nie chcę się uczyć, chcę umieć. Jeszcze nigdy nie zakrywałam ręką kamerki. Właśnie tak zrobię. To żegnajcie.